No i druga runda handlu na dzisiaj. Pojawiły się dane CPI z Kanady. Z tego co tutaj widzę, to CPI trochę spadło w porównaniu do poprzednich. No i tutaj troszeczkę wzrosło. Lepiej niż prognoza, ale gorzej niż poprzednie, więc tak. Trochę mieszane to wszystko. Zobaczymy co do wykresy. Dobra, podjąłem decyzję o sprzedaży USD CAD-a. Bank Kanady jest dość optymistycznie nastawiony przecież, jeśli inflacja spada, to znaczy, że mają rację i będą mogli podnosić stopy procentowe i zmniejszyć skup aktywów. Bo jest tak, jak oni twierdzą, że ma być, więc na razie poczekam, aż ta jedna pozycja zacznie wychodzić ewentualnie na plus i wtedy zacznę dodawać kolejne. No i od razu uruchomię equity trading stop na 39, nie, na 50, jeśli to mają być 4 pozycje. Ale najpierw musi to zacząć wychodzić na plus. No i equity, to trading 488, nie, to jest ten. Nic sobie tu jeszcze dodać. Dobra, zająłem pozycję na USD CAD-zie, CAD CHF, CAD JPY oraz GBP CAD, który no dość opornie reaguje. No, mam nadzieję, że to tylko korekta 5 minut po danych, a nie jakieś cofnięcie spore. No i na equity trading stop jest ustawione 50, żeby ścigało cenę. Na chwilę obecną, z tego co tutaj widzę, 867. 910 minus 867, 43 dolary. Na chwilę obecną ryzykuję 890-910, no to jest 21 dolarów, a nie 135 dolarów na wszystkich stop lossach. Zobaczymy, czy cena pójdzie tak jak myślę. Dobra, equity trading stop wyciął mnie na stracie, no chyba 20 dolarów. No łącznie obecnie 134,66 na minusie. Nie mam zamiaru wchodzić znowu na te dane. Jakby chcieli, to by pojechali. A drugi raz nie mam zamiaru się sparzyć. Czekam na otwarcie sesji amerykańskiej indeksów. Wygląda na to, że CAD CHF i EuroCAD mają jeszcze niby siłę. Ale to jest już pół godziny po publikacji danych. I tak się trochę zastanawiam, czy ja bym na pewno chciałbym to wchodzić. Ale jak już, to tylko te dwa i ustawiam equity trading stop na 26 dolarów. 20 straciłem i 26 tutaj. I tego bym jeszcze dokupił raz, dwa, trzy. To jest tak mało, jakby to być mało pewne to handlowanie teraz. Tak się zastanawiam, czy jest możliwe, że dobrałem złe pary walutowe do handlu na kanadyjskim dolarze, a może miałem po prostu pecha. USD CAD, GBP CAD, ale CAD CHF czy CAD JPY wygląda ok. Euro CAD też w sumie bez większych korekt. Jeszcze AUD CAD mógłby być przykładowo, czy USD CAD. Korekta była i NSD CAD, no też podobnie. Coś mi tutaj ewidentnie nie gra, no gdzie są ci sprzedający na EuroCADzie, gdzie są ci kupujący na CAD CHF? Gdyby byli, to by już tutaj coś działali, a nie ma, no konsolidują się i ja to walę. To albo jest ruch, albo go nie ma, a tutaj ewidentnie go nie ma, więc trzeciego podejścia do tych danych nie będzie. Dobra, obecnie wynik 153, czekam na otwarcie indeksów US.
Zdaje się, że Amerykańcy są dzisiaj nie w nastroju. Poczekam jeszcze 2 minuty do zakończenia M5. Dobra, equity trailing stop jest włączony. Najgorzej jest poustawiać tutaj profity i stop lossy. Jak widać, tutaj jedno już wpadło na te prawidłowo stanowisko ustawione. Obecnie na equity 36-37. Equity trailing stop ścigać będzie od 39. Jeśli dobrze pójdzie, to co tu wiele gadać, może odzyskam te 150, chociaż dzisiaj wyjdę na czysto. No tu chwilę już zarabiam 1 dolara czy tam 2, a ryzyko w twardych stop lossach jest 98 dolarów. Wskoczył tutaj profit na Nasdaqu, jest 1:1, ale Dow Jones US30 się tutaj według mnie, tego co widzę, trochę broni, co mi przeszkadza. Obecnie 888 jest zabezpieczone. No i equity trailing stop wszystko wykasował przez tego US30, bo się zachciało im zawracać na US30. No jak to teraz wygląda? 137,86. Tam. Z tego co policzyłem na wejściu na te indeksy, odrobiłem 15,84. Wow! To niestety nie to samo co wczoraj, że 150 kilka na DM-ku, jak weszłem tam. Coś mnie podkusiło, żeby wejść jeszcze raz, bo oni przecież teraz mają ochotę kupować, więc powłaziłem i straciłem 37,58, więc 15 czy 17 dolarów więcej niż zarobiłem na pierwszym wejściu, więc ja już wiem, czym mi to grozi. Obecny wynik jest 175,80 na minusie. Ja wiem już, czym mi to grozi tutaj takie handlowanie, więc wyłączam platformę, kończę dzień i wrócę jutro, czy raczej w nocy będę rozgrywał dane właśnie, rynek pracy chyba i PKB z Nowej Zelandii. Także nie pozwolę, żeby emocje wzięły nade mną górę teraz i oddać wszystko, co wczoraj zrobiłem. O nie.